Jest mi niezmiernie miło powitać Was w ten ciepły, wiosenny wieczór moją opowieścią o najlepszym w Polsce klubie jazzowym. Vertigo Jazz Club and Restaurant powstał w połowie lutego bieżącego roku po to, by zaspokoić najwybredniejsze gusta i dać satysfakcję wszystkim tym, którzy pragną piękna i spokoju, a także miłości i harmonii w życiu codziennym i od święta. Wieczorem Taras Bakowski Quintet. Znakomity akustyczny zespół młodego saksofonisty z Ukrainy, który zamieszkał we Wrocławiu. Możemy się pochwalić wspaniałymi koncertami Krzysztofa Herdzina, Sławka Jaskółkę, wrocławscy artyści Miłosz Rutkowski, Kuba Stankiewicz, Henryk Miśkiewicz za paręnaście dni, Bernard Maseli, Piano Hooligan też z zespołem High Definition. Także plany są wspaniałe. Realizacje dotychczasowe chyba też nie na najgorszym poziomie. Bardzo nam zależy na tym, żeby tutaj ludzie, którzy przyjdą posłuchać muzyki, dobrze spędzili czas, żeby dobrze zjedli, dobrze się napili, żeby spotkali się z przyjaciółmi, ale przede wszystkim, żeby niemal codziennie mieli okazję posłuchać muzyki, bo tego się wydaje ciągle brakuje. Rozrywki na dobrym poziomie. Nie pląsów, nie hałasów, po prostu pięknej muzyki, granej na żywo przez najlepszych muzyków i z Wrocławia, i przyjeżdżających spoza Wrocławia, z całej Polski, a także ostatnio nawet ze Stanów Zjednoczonych po to, żeby tutaj zagrać muzykę dla Wrocławia. W Warszawie dwumilionowej nie ma klubu jazzowego, w Krakowie dużo mniejszą od Warszawy, ale do tłumy odwiedzanych przez turystów są trzy bodajże kluby jazzowe, które funkcjonują już dłuższy czas. No bardzo byśmy chcieli taką sobie markę wyrobić, że tutaj ludzie będą specjalnie do Vertigo przyjeżdżać z innych rejonów Polski. Vertigo leży chyba w dosyć dobrym miejscu, bo jest położone między rynkiem a Placem Dominikańskim, czyli na takim szlaku komunikacyjnym, gdzie ludzie przechodzą i do tej pory nie bardzo mieli gdzie tak naprawdę wstąpić, poza aptekami i sklepami z bronią. I wydaje się, że dosyć znacząco byśmy odmienili tutaj ten kawałek ulicy. Tutaj liczy się codzienność, tak? Tutaj są zespoły z Wrocławia głównie. Ktoś nie ma ochoty czekać albo nie lubi wielkich spędów, na które trzeba czekać cały rok, a potem wydać mnóstwo pieniędzy na bilety. Tutaj może wpaść niemal codziennie, jest muzyka grana na żywo.